Ten szczególny poranek witają Państwa Małgorzata Gruba i Piotr Szyca. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy świąteczne wydanie programu. W nim zobaczą Państwo m.in. wielkanocną rozmowę redaktora Mariusza Szmitki z biskupem diecezji pelplińskiej Janem Bernardem Szlagą. A także świąteczne przygotowania pań ze Stowarzyszenia Kobiet Zgorzałego. Usłyszą Państwo także, co na temat świąt mają do powiedzenia najmłodsi. Ale nie zabraknie też Waszych pozdrowień. W programie życzenia złożą Państwu także lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy. Czas więc na pierwszy punkt programu. Zobaczcie Państwo, jaką potrawę przyrządziły dla Was gospodynie ze Zgorzałego. Piotrze, miałeś okazję tam być i spróbować wielkanocnych specjałów. Tak, miałem to szczęście. Pychota. Zobaczcie Państwo sami. Wiadomo, na Kasiobach na jastrę, na stole musiało być dobry zjestkły. Ta ci dobry zjestkły, który własnu Gabrysia no ma przerechtuje coś to bądze? Bodzę to żurek, na pewno bardzo dobry, a pół gotuje po to smakuje tak sobie. Mamy wielu rodzy, natomiast 17 jestem 19 szteklezji do tego żurku musimy baro wiele zrobić. Łebyć ta jak żurka, który możemy przerechtowywać. I jak my ta ci żureka musimy przerechtować? Jak to wezdrze ten cały proces? No ten cały proces polega na tym, że ją przegotowoni wywar na gnutach, taci wogłetowoni. A z czego to są te gnety? A to są wieprzowi. Do tego dodajemy kiełbasę białą, swój skórobionu. Tu mam przegotowoni żytni zacier, z wedu rozmieszono, żeby później to nie było taci lejucy, tylko taci gosti dosyć było. Mam sobie, no to już musi dosyć długo być przegotowoni, ten zakwas taci. To jest żytnia muka, trochę cukru, trochę soli i trochę chrzanu. I to musi trochę postojeć, żeby jednak ten kwas taci był. I co robimy dalej, Terry? Wkładamy przyprawę. Ziele angielści musimy włożyć jeszcze, żeby jednak to miało ten swój smak. Tam sporo z urynku. A jak dumy wiosę, to będzie miało lepszy smak? Nie, za wiele nie, bo wtedy to taci co zrobi taci niedobry. 2-3 liści ziela. Angielski go wrzucimy. No i naprzód wlewamy właśnie ten zakwas. To tery ta ci góry tych kolorów dostanie, tery to je widzę, zacznie za czymś wezdrzec. No. Bo ta łeda jak co gotowa, to je tak myślę coś no, z tego bodzę. Bodzę myście źle wyławiać. O, już co zaczynu robić. Teraz wrzucimy to kiełbasę, białą. A składa jakby sobie zjadł tery kusk. A jak na bzyłkę, to ono nam lepsze. Jo. O. I to co, muszę chwilkę pogotować. To na ile to na tym łegniu wystawimy? No, to ona już jest taką zaparzona, także ona bodzę momentu gotowa. No nie tyle, żeby sobie dobrze zagotować. To tak na łyku. Tak na łyku, jo. No tak na Kaszubach lubimy tak na łyku. Tak pi razy drzwi, albo pi razy łyku. Tak. A tymczasem muszę w tosti muci sobie tu zamieszać, żeby to później mogłam wlód, żeby to mięso kluści z tego nie zrobiały. A tu mam przygotowani już sobie jaja, ugotowani. To tak przepadę, że tak na jedno łeso, bo jedno jaje musi być. No i gadał, że rodzona je wielgu, to trzeba wiele tych jaj. No, no chyba, że ja ci swe chłop, to muszę no, być dwa. No jak co, to mój można do kurnika i coś rysnąć, jakby kurama nie niosły. No i musimy poczekać, aż to tu sonoma zagotuje, żeby dodać tosti muci, żeby to sonoma trochę zagoszczał, żeby to taki wodnisty nie było. Widzę tam, że tu są te cztery trafią, z kuboni jaj, ale one chyba są ze sesji, bo to nie idzie, to nie idzie. No chyba to już teraz ogotuje, już bodzę. I o, teraz to jest fertyk, jaja my i tyś mamy wybrony. Tak. Ja słuchaj, skuboni, to już bodzę ugotowani. Jej i tak widzę, tery to już zaczyna za czymś wezdrzec. Ale nawet puchnie dobrze już. I ciec w lewce tyś. A teru musimy, żeby to nie było taci lejucy, o, bo dopiero to jest taci, no, rzutci, nie? Ueda. Musimy, tak, musimy to zagoszczyć, żeby to co zrobiało gości się. No i tu jest, i żetni musi. Jak to ty wezdrzy, ja bym chcę łeby ciec, a taci cos? No i musimy mieszać, żeby to no maso nie zrobiały kluści tu. O, jak ładnie już co robi. No i w zależności ja ci kto lubi, czy gościsz, czy rzadszy, znowu poczekamy tu,
żeby to Sonoma tu zagotowało. Doprawimy do smaku solu, pieprzu i w międzyczasie te łezku boni jaja, bo dokrajam na 8 i w to wrzucę. Ja bym mógł pomyć sos, żeby tak chudzyszło. Ja mogę zacząć krojec. Te jaja? Jo, te jaja. Bardzo proszę. No i teraz prawie zupa będzie gotowa. Już se gotuje. Teraz wsypiemy te jaja. Musimy dodać, no bo jakby to było, żeby żurek bez jajów nie był. No pewno, że jo. No i tyle, będziemy smakowali, czy to jest do słoni, do spieprzni. Trzeba to bodzę do smaku doprawić. Tak, trzeba bodzę to doprawić. I widzę te zysysi jaja, to one są tak... Ale to są swoiści, to nie są kupni. A, to są od chłopa od razu, od koguta. Łed kurę. Łed zgórzaliście kurę pewnie. Tak. No i teraz trzeba bodzę doprawić do smaku jeszcze. No wiesz, jak bodzę za mało sole czy pieprzu. To czego tu wyluję? Sole, pieprzu, jo? No tylko sól i pieprz. Ta nasiu no, całą rodzę na soterynaj. No taci garg duży. Uwe smakujemy, jak to smakuje? Bardzo dobrze. To proszę bardzo. A to bodzę dla? Dla pani. Aha, pani Gabrysie. Co no, robię? Dla kucharki. Kucharka to też musi smakować. No pewno, że jo, nie? Co by to była, bo kucharka nie smakowała. Myślę, że dobrze doprawiony. Jo? Starczy sole? Ani pieprzu, ani sole, tu nic więcej nie trzeba. Jajo je. To, woszta co... je. To co powinno być, to je. Tego łatwytku.